Zmartwienia. Znasz to? Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Bardzo serdecznie dziękuję moim czterem patronom. Każda choćby najmniejsza złotówka pomaga realizować mi mój projekt Energy Boost Środy. To dla Was nagrywam w moim nowym studiu stworzonym specjalnie w moim domu i Wasza pomoc jest dla mnie po prostu nieoceniona. Zmartwienia są w naszym życiu czymś naturalnym i chyba dotykają każdego. I nie ma tu wyjątków czy różnic, jeśli chodzi o płeć. I choć statystycznie kobiety zamartwiają się częściej, to nie oznacza wcale, że mężczyznom ten stan jest obcy. Czym się martwimy? Wszystkim. Tym, co powiedziała koleżanka w pracy, że w firmie nie ma nowych zleceń i trzeba zwolnić pracowników, że nie wystarcza pieniędzy do pierwszego, że dziecko nie chce jeść, że mama ma raka, że... I mogłabym tak wymieniać bez końca. Czym są zmartwienia? Są próbą kontrolowania przyszłości i wymyślaniem, co złego może się wydarzyć, a czemu będzie można lub trzeba zapobiec. Obsesyjne zamartwianie powoduje, że staje się ono samospełniającą się przepowiednią. Chcesz przykładu? Przypomnij sobie sytuację, gdy twoje dziecko było małe i biega. Ty obserwujesz je i patrzysz na te małe, krótkie nóżki, które poruszają się mało zgrabnie. Oczyma wyobraźni widzisz, jak upada, robi sobie krzywdę i podświadomie zaczynasz się o to martwić. Co więc robisz? Chcąc temu zapobiec, krzyczysz: nie przewróć się! I co się dzieje? Oto maluch się wywraca. Kłopot ze zmartwieniami jest taki, że to, o co się martwimy, właśnie nam się przytrafia. Martwienie jest uzależniającym nawykiem, takim samym jak palenie papierosów czy przeklinanie. Może sprawić, że przez chwilę poczujesz, że masz kontrolę nad sytuacją. Jeśli jednak nie opanujesz sytuacji, targające tobą emocje mogą spowodować, że aby się uspokoić, sięgniesz po uzależniające substancje chemiczne i problem gotowy. Co jeszcze powodują zmartwienia? Choroby. Czy wiesz, że martwienie się i strach powodują na przykład chorobę zwaną ostrą nadczynnością tarczycy? Taki chory trzęsie się i drży, jakby był śmiertelnie przestraszony. Chroniczne martwienie narusza bowiem nasz system odpornościowy. Czy wiesz, jaką inicjację przechodzili kandydaci na wysokich kapłanów i kapłanki w starożytnym Egipcie? Zamykano ich na kilka dni w całkowicie ciemnym sarkofagu z taką ilością powietrza, by nie mogli się udusić. W tej sytuacji zostawali oni sam na sam ze swoimi myślami, które wywoływały w nich przerażenie, a ich lęki zmieniały się w żywe i bardzo realistyczne halucynacje. Pod koniec trzeciego dnia, gdy otwierano sarkofag i kandydat żył, przechodził inicjację. Większość z nich umierała ze strachu, który był tylko w ich głowach. To pokazuje, jak przerażające mogą być nasze myśli i zmartwienia. Zamartwiając się, nie tylko tracisz czas i energię na malowanie przyszłości w czarnych kolorach, ale przede wszystkim nie dajesz sobie szansy na działania, które tę przyszłość mogłyby zmienić. Martwiąc się, tracisz bowiem zdolność koncentracji, konstruktywnego myślenia i nie potrafisz podjąć decyzji. Jak sobie poradzić ze zmartwieniami? Po pierwsze, nakreśl najgorszy scenariusz i zaakceptuj go. Zaakceptowanie tej najgorszej sytuacji jest niezwykle uwalniające. Stawiasz się bowiem wtedy w sytuacji, w której nie masz już nic do stracenia, a to pozwala ci poczuć ulgę. Po drugie, przelej wszystkie swoje zmartwienia na papier, każdą natrętną myśl, która cię dręczy. Pisz. Papier cierpliwie przyjmie wszystko, a ty pisz wszystko, co przychodzi ci do głowy. Nie myśl za dużo. Najczęściej okazuje się, że po przeniesieniu myśli na papier, zmartwienie znika. Stephen Leacock napisał: jakie dziwne jest nasze życie. Dziecko mówi, kiedy będę duży, ale co to? Duży chłopiec powtarza wciąż, kiedy będę dorosły. Gdy wreszcie dorośnie, obiecuje, że jak się ożeni, to... Czy w końcu przestaje? Nie, zaczyna myśleć dalej. Kiedy przejdę na emeryturę, a gdy już osiągnie wreszcie wiek emerytalny,
Ogląda się już tylko za siebie na drogę, którą przebył i wydaje mu się, że omiata ją lodowaty wiatr. Tak wiele stracił. Ale niczego nie da się już wrócić. Zbyt późno spostrzegamy, że życie polega na życiu w każdej godzinie i w każdym dniu. Więc przestań się martwić i zacznij żyć. Większość swoich czarnych scenariuszy nigdy się nie wydarzy. Zaufaj mi. Dziękuję serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału na YouTubie, to bardzo proszę, zrób to teraz. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam się podobało i zapraszam na kolejną środę.